Zobacz wideo, w którym zebrałem wypowiedzi najpopularniejszych lekarzy i naturoterapeutów spoza głównego nurtu medycyny. To uznani za kontrowersyjnych, choć zapewne kompetentni eksperci, którzy mówią o mechanizmach obronnych naszego organizmu, szczególnie ważnych w dobie epidemii. Warto poznać różne opinie, nawet jeśli się z nimi nie zgadzasz. Cała wina polega na zmianie systemu odżywiania. Zamiast, jak dawniej, jeść pełnowartościowe produkty, to my kupujemy te z hipermarketów, gdzie na polach sypie się tylko NPK, czyli trzy pierwiastki. Mojego tatę nazywano ojcem magnezu, bo wprowadził jeszcze magnez do nawożenia. Proszę wziąć pod uwagę, że my potrzebujemy 86 pierwiastków, żeby prawidłowo się rozwijać. Czyli musimy mieć stały, dobre bakterie w przewodzie pokarmowym. W przewodzie pokarmowym mamy około kilograma do półtora kilograma bakterii. To nie jest dla nas nic nowego. To, że cała ta teoria, którą oni usiłują nam wmówić, jest fikcją literacką, to najlepiej świadczy sprawa zapobiegania. Proszę sobie przypomnieć, jak 5 lat temu chyba mówiłem, że kochane database podawał, że najlepszym sposobem zapobiegania zakażeniom jest mycie rąk, to ja zostałem za to przez Naczelną Izbę Lekarską ukarany zawieszeniem prawa wykonywania zawodu. Bo jak to? Przecież to obalam świętość, czyli szczepionki. A dzisiaj co mówi ministerstwo? Specjalnie rozsyła okulniki, jak należy myć ręce. Czyli pana zdaniem panaceum na to, co nas otacza, jak mówię, na tą inspę, być może pandemię, pan to neguje, jest zdrowe żywienie, jest żywność organiczna i takie podstawowe zasady higieny. Druga rzecz. Dlaczego wycofano higienistki ze szkół? Przecież to one zajmowały się myciem rąk, a nie pan minister. Pan minister jest do czegoś innego stworzony. Teraz następna sprawa. Jest udowodnione ponad wszelką wątpliwość od co najmniej 20 lat, że mamy witaminę D w dwóch formach. Witamina jako siarczan, rozpuszczalny w wodzie, które dociera do 100% komórek, i witamina D sprzedawana w tabletkach czy w roztworach olejowych, która dociera tylko do 80% komórek. Za naszą odporność odpowiada 5000 genów. 5000 genów, z tego 75% zależy od witaminy D. Robiliśmy te badania od początku lat 2000 i okazuje się, że w Polsce jest katastrofalny niedobór witaminy D. Zresztą to nie tylko w Polsce, bo znam wyniki badań z Izraela, jest to samo. Po prostu zmieniono nasz system zachowania się. W momencie, kiedy ta darmowa witamina od Pana Boga ze słońca była dostarczana, to my siedzimy pod dachem. Jeszcze młode dziewczyny, takie tam powiedzmy 18, 20 kilka lat, to leżą na plaży i pokazują wszystko, co mają, najczęściej na wierzchu. Ale jak kobieta kończy 40, to najchętniej by chodziła w habicie, ubiera wszystko, żeby nic nie pokazać. A czy to nie... Czy widział pan kiedykolwiek na parkach, czy tam skwera, kobiety opalające się... Panie doktorze, ludzie boją się raka, no to jest sprawa. To jest właśnie kolejna głupota, którą nam wprowadzono przez ministerstwo. Przecież wszyscy, którzy się zajmują tematem, wiedzą doskonale, że chorują na raka osoby, które mają bardzo niski poziom witaminy D. Nie widziałam ani jednej osoby z rakiem, która by miała prawidłowy poziom witaminy D, czyli w granicach 100 nanogramów. Jeżeli kobieta ma raka piersi, na przykład przydarków, to zawsze ma poziom witaminy D w granicach poniżej 15. 10, a niektóre mają w ogóle nieoznaczone. No nie mam możliwości pokazania takich zdjęć, bo taką dokumentację prowadziłem. Jak szybko w ciągu 6 miesięcy nowotwór piersi u kobiety powstaje, bo nikt jej nie powiedział, że trzeba mieć witaminę D, nie 5 jak ona miała, tylko co najmniej 80. Czyli obok zdrowej żywności dorzuca pan jeszcze witaminę D, przede wszystkim tą ze słońca? To już są prace. To już są prace, panie redaktorze, w tej chwili, które uważają, że na tego wirusa, tak samo jak na każdego innego wirusa, najlepsze jest właśnie utrzymanie właściwego poziomu witaminy D, czyli w granicach tych około 100, plus w przypadku wystąpienia objawów, ale już takich, powiedzmy, solidniejszych, podawanie witaminy C.
To nie jest nic nowego. W 1954 roku, kiedy w Stanach Zjednoczonych wybuchła epidemia polio, byli lekarze, którzy od razu zauważyli, że jeżeli się poda pacjentowi z tym porażeniem wiotki witaminę C w ilości 2 do 4 gramy domięśniowo lub dożylnie, to w ciągu 24 godzin taki chory zdrowieje. WHO musiało zmienić definicję choroby. Dawniej było, że każde porażenie wiotki jest polio, a potem nie, tylko takie, które co najmniej miesiąc będzie działało, no bo jeżeli można było wyleczyć kilkoma zastrzykami, no to jak można było to potem w statystyce podawać, że mamy sukces leczenia. A panie doktorze, a ruch? Bo teraz zakazuje nam się ruchu, no prawda? Zamyka nas się w domach. Jak pan widzi rolę ruchu w tej recepcie, którą tu przedstawiamy? To jest kolejna głupota naszego ministerstwa. Tu widać wyraźnie, że obecnie urzędnicy zarówno NSZ-u, jak i ministerstwa są ludzie, którzy kompletnie nie mają rozeznania merytorycznego w historii chorób w epidemiologii. Przecież od 100 lat już wiemy, że promieniowanie UV niszczy patogeny. Proszę sobie przypomnieć, jeszcze dawniej w szpitalach były te lampy do naświetlania i na całą noc się na korytarzach włączało lampę, żeby właśnie bakteriologicznie uzyskać czyste powietrze. A teraz pan minister w swej, nie wiem, naiwności, czy ktoś mu kazał te głupoty publicznie przedstawiać, zabrania wychodzenia na świeże powietrze. Czyli robi coś, co jest dokładnie odwrotnością zapobiegania. Dlatego, że siedzenie w domu w zamkniętej klatce powoduje wzrost tych wirusów. Promieniowanie UV ze światła słonecznego jest bezpłatne. No proszę mi powiedzieć, jaką durnotą trzeba się wykazać, żeby twierdzić, że nie można w autobusie co drugie miejsce zajmować tylko, w kościele to już tylko 5 osób, chociaż kościół każdy jest mniej więcej 40 razy większy od autobusu, a w parku to nikogo nie może być, bo to grozi tam czymś, z wyjątkiem tego, co wiemy, czyli mandatu, który policja bezmyślnie wydaje. Jaki jest sens wydania zakazu, że na cmentarze nie można chodzić? Na cmentarzu jedna osoba od drugiej jest około 50 metrów albo i więcej. Proszę iść na jakikolwiek cmentarz, to teraz akurat niemożliwe, ale i to zobaczy pan, że w godzinach tak 10:00, 2:00, to na cmentarzu jest kilka osób. To dlaczego im zabraniać posiedzenia sobie na tej ławeczce przed grobem bliskiego? Czy to jest durnota taka, że to wstyd się przyznać, że się kończyło ten same uczelnie? Panie doktorze, musimy kończyć ten materiał i jeszcze tak jest dla nas jak rzeka, trudny do wykorzystania w takim szerokim wydaniu, więc no gdyby jeszcze jedną rzecz. Tak, panie doktorze. Jaki jest sens zamykania wejścia do lasu? Przecież tam jednego jeden człowiek do drugiego to jest o prawie kilometry. Więc ja mogę siedzieć sobie w autobusie odległości pół metra, ale w lesie to kilometr jest za mało dla pana ministra. I jeszcze może dwie praktyczne rady. My leczyliśmy te, bo do lat 2019, jak mówiłem, zakażenie koronawirusem to był co piąty pacjent, do 20%, czyli co piąty pacjent. Oni wszyscy byli leczeni tak samo jak zwykłe przeziębienie. Najlepszym sposobem jest branie mniej więcej 4-4,5 grama węgla drzewnego, czyli taką czubatą łyżkę, wrzucić do pół szklanki wody, zamieszać to i wypić. To 5 godzin, aż kubka będzie czarna. I potem jeszcze 3 razy. I praktycznie w 99% po 24 godzinach jest się zdrowy. Jeżeli czujemy coś w rodzaju drapania w gardle, to najlepszym sposobem jest płukanie, takie gul-gul-gul-gul, kwasem jabłkowym, ale własnej roboty. Dlaczego własnej roboty? Bo własnej roboty kwas jabłkowy nie będzie miał nigdy więcej niż 1-2%, czyli nie popalimy sobie gardła. Natomiast jeżeli kupimy to w sklepie, to nie biorę odpowiedzialności za to, co tam jest. I można sobie poparzyć, zamiast poprawić. Czyli węgiel ten drzewny, można go z kominka sobie zmieleć w blenderze w ciągu 30 sekund. I jesteśmy zdrowi po 24-36 godzinach. Musimy brać witaminę D w ilości tej co najmniej 5000 jednostek dziennie. Dla
Dlaczego odporność organizmu w tym czasie, szczególnie w czasie epidemii, jest tak ważna dla nas? Dlatego, że jeśli chodzi o zakażenia wirusowe, to medycyna nie ma rozwiązania, nie ma leku takiego przeciwwirusowego, który spełniałby wszystkie wymagania w tym czasie. Natomiast najlepszym lekiem na wszelkiego rodzaju czy zakażenia wirusowe, czy bakteryjne, czy cokolwiek, jest zawsze nasz organizm. Dlatego wzmacnianie siły działania naszego układu odpornościowego jest działaniem takim podstawowym, żeby zabezpieczyć się przed działaniem wirusa. Ja tu podkreślam to słowo działaniem, dlatego że wielokrotnie mówimy o tym, że przed wirusem. No nie jest tak, dlatego że wirus ten, okazuje się, może wtargnąć do naszego organizmu również na przykład przez oczy, o czym się w ogóle nie mówi, ale o czym my mówimy teraz, o zwiększaniu siły działania układu odpornościowego, to jest moment, kiedy ten wirus do naszego układu, do naszego organizmu wtargnął i co teraz trzeba zrobić, żeby nie nabroił, co trzeba zrobić, żeby nie rozwinął się, co trzeba zrobić, żeby nie doprowadził do poważnych komplikacji. Żebyśmy lekko to przeszli, jak rozumiem. To, o to jest walka, tak? Żebyśmy lekko przeszli. Żebyśmy to lekko przeszli i czasami nawet nie zauważając, bo w tej chwili dane statystyczne wskazują na to, że ogromna liczba osób przechodzi, mając tego koronawirusa, przechodzi go bezobjawowo. Rozumiem. A zatem co robić? Mówimy o odporności. Jak tu i teraz powinniśmy działać, żeby się zabezpieczyć? Tu i teraz to znaczy mówimy o sytuacji, że tak powiem, awaryjnej, dlatego że mamy dwa podejścia. Albo to, co w tej chwili możemy zrobić my teraz, dlatego że dostaliśmy infekcji. I druga sprawa, co zrobić z naszym układem odpornościowym, żeby do takich infekcji nie dopuszczać, czyli co zrobić długoterminowo. Dlatego że my nie możemy w taki bardzo szybki sposób z dnia na dzień wzmocnić naszego układu odpornościowego. Natomiast rzeczywiście w sytuacji krytycznej, gdzie mamy już objawy jakieś, no coś się dzieje, jest gorączka, jest katar, czujemy się, jak to mówimy, rozbici, to tutaj możemy wykorzystać takie bardzo, ale to bardzo proste elementy, które mogą spowodować, że rzeczywiście staniemy na nogi bardzo, bardzo szybko. Pierwszym elementem jest witamina C. Podanie witaminy C nawet doustne. Ja teraz zanurzony jestem w badaniu, najnowszych badaniach, jakie wychodzą w tej chwili na świecie dotyczące witaminy C. No i mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, ale to naprawdę mogę to udowodnić wszędzie, że podstawą tutaj, wtedy kiedy już zachorujemy, jest zastosowanie witaminy C. Doustne witaminy C, dosłownie pół łyżeczki co godzinę, niektórzy biorą co 30 minut do wystąpienia lekkiej biegunki. Kiedy lekka biegunka występuje już, należy częstotliwość zachować, ale zmniejszyć ilość branej witaminy C. To jest taka podstawa. Jeżeli wystąpi ból brzucha, bo czasami może wystąpić, to nie jest to spowodowane witaminą C, tylko jest to spowodowane tym, że u danej osoby występuje na przykład problem ze śluzówką żołądka, jest stan zapalny śluzówki żołądka, czy też są wrzody na żołądku. Ktoś może jeszcze być może o tym nie wie, to się dowiedział. Druga rzecz, którą koniecznie trzeba zastosować i to natychmiastowo, to jest wysokiej jakości, podkreślam tutaj to słowo, wysokiej jakości witamina D3. I teraz tej witaminy trzeba wziąć około 100, 200, 300 tysięcy nawet jednostek dziennie przez mniej więcej 3-4 dni. To są, wydaje się być, bardzo duże ilości, ale one są organizmowi wtedy potrzebne. Nie będę tutaj tłumaczył całości tego zagadnienia, dlatego że mówimy o czymś krytycznym. Trzecia rzecz, która jest niezwykle istotna, to jest witamina A. Bardzo mało o tym się mówi, ale immunologia w tej chwili już odkryła, że w przypadku tego typu zakażeń nasz układ odpornościowy, walcząc z tymi patogenami, zużywa po prostu niemalże do końca nasze własne zasoby witaminy A.
I jeśli Jezus żyje do końca, to nastąpią ogromne komplikacje i to może spowodować, że dana osoba, jak to mówimy kolokwialnie, wyląduje z komplikacjami w szpitalu. A dlatego... czy jest ekwiwalent tych witamin w diecie? Czy to trzeba... Nie ma. Nie ma w diecie niestety, jeśli mówimy o takim szybkim postawieniu, że tak powiem, zareagowaniu, to dieta nie, absolutnie nie. To jest za mało wszystko. I dlatego w przypadku witaminy A trzeba jej zastosować około 100 tysięcy jednostek dziennie, ale w postaci witaminy A, nie beta-karotenu, też przez okres około 3-4 dni. Wtedy właśnie, kiedy nasz organizm tak strasznie szybko zużywa tą witaminę A, wtedy ją trzeba jak najszybciej podawać. To się wydają duże ilości, ale tak jak powiedziałem, organizm to zużywa, musimy dostarczać. Następną rzeczą niezwykle istotną jest podanie jodu, dlatego że nie ma nigdzie udowodnionego faktu, gdzie udowodniono by, że którykolwiek patogen, czy to jest pleśń, czy to jest wirus, czy bakteria, stał się odporny na jod. Czegoś takiego nie ma. W związku z tym podanie jodu jest tutaj kluczowe. I znowu dr David Brownstein, który jest takim naprawdę ekspertem światowym, jeśli chodzi o jod, o używanie jodu, on zaleca nawet podać pomiędzy 50 a 100 miligramów, podkreślam miligramów, bo to jest niezwykle ważne, jodu w postaci płynu Lugola również przez okres 3-4 do 5 dni. Ale niektórzy mówią, no okej, witamina C, witamina D, witamina A, wszystko w porządku, ale czy primum non nocere, czy ten jod nie może być szkodliwy? Czy... Nie, to w takich dawkach... Nie. Przeciwskuteczne. Tak, w takich dawkach, które wydają się być dawkami bardzo dużymi, kiedy stosujemy to przez okres 3-4 do 5 dni, nie ma z tym żadnego problemu, żadnego, podkreślam. I to dotyczy również jodu. Dr Brownstein proponuje, żeby po mniej więcej 3-4 kilku dniach zmniejszyć tą dawkę jodu, mówię tu cały czas o jodzie, do około 25 mg. Ja myślę, że 10 mg wystarczy. Tutaj muszę podkreślić, że tu mówimy o miligramach, nie mikrogramach, dlatego że tak zwana norma w Polsce i na świecie mówi o ilości 150 mikrogramów. Rozumiem. Co jeszcze? Jest jeszcze jedna rzecz, to jest właśnie melatonina. Melatonina od 5 do około 20-50 mg powinna być podana natychmiast. Ja w tej chwili, dosłownie dzisiaj, dostałem publikację naukową, którą zgłębia właśnie w tej chwili bardzo intensywnie, gdzie wykazano poza wszelką wątpliwością, że w tym okresie czasu musi być podana melatonina. No. I tak, melatonina jest tak niezwykle ważna. I oczywiście typowe takie sprawy dotyczące tego, żeby nie obniżać temperatury u tego człowieka za szybko, postawić bańki, prawda, tego typu rzeczy, to są substancje, które powinniśmy zastosować, jak to mówimy w razie W, na szybko, już, teraz, w tej chwili. Co nam szkodzi, co może te plany sanacji naszego organizmu dzięki witaminom, dzięki jodowi, co może te plany pokrzyżować? Na przykład spożycie cukru. Cukier? A tak. Alkohol? W mniejszej części alkohol, ale zdecydowanie cukier może te plany pokrzyżować i palenie papierosów. To jest to, co może spowodować, że ta dieta będzie nieskuteczna, że ta terapia... My nie mówimy tutaj o diecie, my mówimy o suplementacji, która jest konieczna w momencie, kiedy ktoś dostanie takich objawów, których boimy się, prawda? Dieta, to rozumiem, jest po prostu przygotowanie na tyle miesięcy przygotowania, a nie na ad hoc działanie w sytuacji już zakażenia, o którym tutaj pan mówi. Bo o to nam chodzi. Tutaj mamy do czynienia teraz z sytuacją, gdzie zgłaszają się do szpitala osoby, u których niby, podkreślam to słowo jeszcze raz, niby wykryto istnienie tego koronawirusa, to u takiej osoby tego typu suplementację trzeba by zastosować natychmiast, plus oczywiście wlewy dożylne z różnych substancji, o których to już mogą tylko lekarze zrobić.
A jak pan przewiduje, jaki będzie przebieg tej pandemii? Ile osób zachoruje? Jaki ona będzie miała wpływ na nasze zdrowie w dłuższej perspektywie? Przede wszystkim nie ma żadnej pandemii, nie ma żadnej epidemii. Jest epidemia, ale jest epidemia strachu. Ludzie się w tej chwili tak wystraszyli, że to przechodzi ludzkie pojęcie, a muszę podkreślić tutaj ponownie, podkreślam kilka razy, ale na te tematy mogę mówić godzinami. Lęk wywołujący silny stres u ludzi doprowadza do takich mechanizmów, które powodują, że wszelkie zakażenia łatwiej łapiemy i gorzej je przechodzimy. To powoduje stres. Więc druga sprawa, która dosłownie dzieje się niemalże w tej chwili z dnia na dzień. Dane naukowe, ale to już mówię o twardych danych naukowych, wskazują jednoznacznie w tej chwili na to, że założenia, które przyjęły rządy na całym świecie, łącznie z rządem polskim, są błędne, bo były dwa założenia, które spowodowały tą katastrofę, która w tej chwili istnieje w sensie tych restrykcji. Dlatego, że pierwszym założeniem było to, że jak dużo ludzi umiera, teraz okazuje się, że jest to nieprawda. Okazuje się, i to są twarde dane, ja mogę to wszystko poudowadniać. Teraz okazuje się, że wiele osób umiera z powodu istnienia innych jeszcze schorzeń, ale w wielu przypadkach, w niektórych szpitalach stwierdzą lekarze, że w 100% przypadków, gdzie stwierdzono zgony, nie nastąpiły one z powodu tylko tego koronawirusa. W związku z tym założenie, że ten koronawirus powoduje tak ogromną liczbę śmiertelnych przypadków, to założenie jest błędne. Drugie założenie, jeszcze bardziej katastrofalne, które wyszło z Chin, znaczy takie założenie przyjęły rządy na świecie, również w Polsce. To jest to, że testy, jakie wykonywano, stwierdzały bardzo wysoki poziom zakażeń tym wirusem u tysięcy osób. Dzisiaj, w tej chwili już wiadomo, że testy te były nieprawdziwe. Te testy, które miały tylko działanie jakościowe, a nie ilościowe, czyli ten test, który pobrano materiał, czy to była ślina, czy krew od pacjenta, to test polegał na tym, że jego wynik to był plus lub minus. Czyli jeśli minus, to nie ma, a jeśli plus, to w tej chwili już nie wiadomo co. I teraz dopiero nauka dochodzi do tego, i to już jest w domenie publicznej od dawna, że ten plus wcale, ale to wcale nie oznaczał, że ktoś miał koronawirusa. Równie dobrze ten test mógł wykazać i wykazuje istnienie na przykład wirusa zwykłej grypy lub pozostałych ponad 100 koronawirusów, jakie są w środowisku. W związku z tym... Proszę mi powiedzieć, kto w takim razie umiera tysiącami we Włoszech, w szpitalach bez sprawdzenia? Ale zaraz, ja tylko skończę ten temat, bo to jest temat niezwykle ważny. Dlatego, że drugie założenie, jakim było to, jaka jest zakażalność, okazało się w tej chwili fałszywe. I w związku z tym rządy państw na całym świecie, biorąc te dwa założenia pod uwagę, podjęły takie, a nie inne decyzje. I nikt się z tego nie chce wycofać, dlatego że jeżeli inżynier projektuje most, to robi pewne założenia. Jeśli inżynier projektuje samolot, to robi pewne założenia. Ale jeśli się okazuje, że te założenia były błędne, to most się załamie, samolot się rozbije. W tym przypadku, czy ten samolot, czy most, to są strategie rządów, które są w tej chwili wprowadzane, ale tak jak powiedziałem, te strategie są wprowadzane na podstawie błędnych założeń. Rozumiem pana sposób rozumowania, natomiast proste pytanie, to w takim razie kto umiera, jeśli te założenia są nietrafne, jeśli izolacja nie jest dobrym pomysłem, to dlaczego tak masowo umierają ludzie w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, co to powoduje?
No, no właśnie, no to moim zdaniem jest dowód jednak na słuszność tych strategii izolacyjnych. No, ale jaki to jest dowód, skoro założenia były błędne, jedno błędne, drugie błędne, a to, że umierają ludzie, to teraz trzeba się przyjrzeć temu, dlaczego umierają, dlatego że jak mówimy, diabeł tkwi w szczegółach i nikt na te szczegóły nie zwraca uwagi. Dlatego właśnie między innymi włoscy lekarze, jeden z dyrektorów szpitala włoskiego powiedział, u niego zmarło ileś tam osób, ale żadna osoba nie zmarła z powodu koronawirusa. Żadna. To są słowa dyrektora szpitala. Jest członkiem wakcynologów, Stowarzyszenia Wakcynologów Włoskich. Dlaczego umierają? Trzeba popatrzeć najpierw. To są w zdecydowanej większości, ponad chyba 60-70%, to są osoby, które mają ponad 80 czy 90 lat. Ale umierają też młodzi. Ale to są problemy nasz minister ochrony środowiska. Ale panie redaktorze, no momencie. Boris Johnson, no, jak ale, to jest, ale, że tacy też chorują? No ale, moment. Umierają ludzie młodzi, ale publikacje, które w tej chwili mam tu przede mną, wskazują na to, że umierają z powodu niedoboru u nich witaminy C. I młody człowiek umrze. Dlatego właśnie ja mówię od lat o tej witaminie C, że to nie jest taka kapsułeczka, witaminka na przeziębienie. No ale tutaj mówimy, co było pierwsze, jajko czy kura, czy wirus, czy witamina C. No bo brak witaminy C może się zdarzyć powszechnie. No i ale tu to, u osób, które... Zyskamy w ten sposób taki sam efekt no masowej umieralności, więc czy pana założenia nie są tutaj nazbyt dyskusyjne? Ale ja nie posiłkuję się żadnymi założeniami. No i skoro pan zakłada, że tylko niedobór witaminy C powoduje... Nie, panie redaktorze, błąd myślenia. Ja powtarzam jeszcze raz. Niczego nie zakładam. Opieram się na publikacjach medycznych, które dowodzą czegoś. Ja niczego nie zakładam, nie robię żadnych założeń. No ale jeśli jest tak, że wiele osób może mieć przecież ten niedobór witaminy C, no to siłą rzeczy powinniśmy jednak zabezpieczać się możliwie dobrze przeciwko temu wirusowi, no bo wiele osób może mieć taki niedobór. Nawet jeśli w 100% uznać pana teorię za słuszną. Ja to nie, rozumiem. To nie są moje teorie. To nie są teorie. Braku odporności, bo... Przyjmijmy jedną rzecz. Ja nie wyrażam swoich opinii. Ja nie wyrażam, nie mówię moich teorii. Wszystko, co mówię, opieram na suchych faktach naukowych. My, każdy z nas, ma pewien poziom witaminy C. Ale... Jeżeli jesteśmy na przykład poddani stresowi, szczególnie stresowi, to poziom naturalny występujący kwasu askorbinowego, przepraszam, spada. Jeżeli mamy jakąś chorobę, spada. Udowodniono jednoznacznie, że u wielu osób, u których spadnie poziom naturalny, poziom witaminy C, może dochodzić i dochodzi, i te mechanizmy są wytłumaczone, do rozprzestrzeniania się tego wirusa i do powodowania wszystkich procesów, które ten wirus spowoduje, które mogą doprowadzić do komplikacji i końcowo oczywiście do śmierci. To jest przypadek, czy to jest sprawa dużo bardziej skomplikowana, bo ja nie mówię tylko o samej witaminie C. Wspomniałem, że jeżeli będzie bardzo niski poziom u osoby, która ma niski poziom melatoniny, dojdzie do tego samego. Jeżeli będą niskie poziomy witaminy A, dojdzie do tego samego. A więc to jest problem dużo bardziej skomplikowany. Natomiast zapobieganie to jest jedna sprawa, to jest to, tych kilka substancji, czy kilka rzeczy, które trzeba zrobić, plus oczywiście trzeba brać sporo węgla drzewnego, natomiast profilaktyka długoterminowa to jest zupełnie inne zagadnienie. My mówimy tutaj, że coś się stało, jest awaria, co robić? A proszę mi powiedzieć, czy jest pan w stanie określić, jak długo to potrwa? Nie jestem w stanie tego określić, dlatego że im bardziej się temu przyglądam, tym bardziej widzę tutaj, że ta całość ma tło, zdecydowanie tło polityczne. Więc to potrwa tyle, ile im się zechce, po prostu.
Dlatego ja powiedziałem wielokrotnie, to można zatrzymać natychmiastowo. Można zatrzymać to szaleństwo w ciągu dosłownie 2-3 dni. Wystarczy 2-3 osoby znajdujące się na przykład na OIOM-ie wyleczyć, a to się da zrobić. I sprawa zamknięta, ale nikt tego nie chce zrobić. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Właśnie był Jerzy Ziemba. Dlaczego odporność człowieka jest szczególnie dla nas dziś tak ważna w tym trudnym czasie epidemii? Odporność można podzielić na dwa typy. Odporność swoista i nieswoista. Swoista to jest ta do konkretnego mikroba, czyli bakterii lub wirusa, oraz ta nieswoista, która jest dla nas najważniejsza jako pierwszy kontakt. Co by nie było, bakteria, wirus, grzyb, który chce nas atakować, nasze bariery nie pozwalają wejść do tego ekosystemu, który jest otoczony skórą. Co to jest? To są komórki układu oddechowego, to są komórki układu pokarmowego, to jest skóra. Więc tak, skóra musi być odżywiona, czysta, odpowiednio nawilżona, nie powinna być zmieniona egzematycznie ani grzybiczo, bo przez takie miejsca uszkodzenia wchodzą choroby. Drogi oddechowe to samo. Jeżeli mamy niedodmę, POHP, astmę, czyli przewlekłoobturacyjna choroba płuc, to są takie choroby, w których zalega treść w płucach i na tym się świetnie namnażają mikroby. W przewodzie pokarmowym mamy nieswoistą odporność, ale 70% odporności bierze się właśnie z przewodu pokarmowego. I my musimy dbać o to, żeby biotom był dobrze zorganizowany, czyli bakterie, które dostajemy od matki z mlekiem na początku, z siarą, jeżeli zostaną wybite, tak jak na przykład seria antybiotyków, jedna, druga, trzecia, to musimy dać rodzaj siary albo od krowy, kolostrum, albo ekwamil od klaczy lub kolostrum od innej matki karmiącej. I wtedy przywracamy florę jelitową. Przywracanie flory jelitowej zniszczonej przez antybiotyki, przez żywność GMO, przez pestycydy, przez glifosat, to jest prawie roczna robota. Trzeba długo pracować, żeby przywrócić odporność jelitową. Ale ona decyduje o tym, że jelita są szczelne, nie przepuszczają substancji, które nie powinny wejść. Na przykład prosty test buraczka. Jeżeli masz glifosatem rozszczelnione jelita, to po zjedzeniu buraczków siusiamy na czerwono. Uczyli mnie, że jest to norma. Nieprawda, nie jest to norma. W momencie, gdy zmieniam dietę i poprawiam jakość jedzenia, mocz nie jest czerwony, choćbyś nie wiem, ile zjadł buraczków. No dobrze, to jest taki pierwszy wskaźnik. Ale tu mówimy o takich długofalowych, długofalowych elementach, procesach. Ale co zrobić, gdy mleko się rozlało? Mamy wokół epidemię. Co zrobić tu i teraz, żeby jak najbardziej uodpornić się i ochronić przed możliwym zakażeniem? Więc tak, skóra czysta. Musimy ją nawilżać. Jeżeli zmywamy, to nie byle czym, tylko mydłem o pH kwaśnym. Musimy oddychać powietrzem, które możemy na przykład jonizować. Są jonizatory, ozonatory. Możemy waporoterapię uskuteczniać, czyli do naszego waporyzatora dolewać kilka kropli olejków eterycznych, które także mają działanie zabójcze dla wirusów, grzybów i bakterii. Dlatego zapraszam wszystkich do lasu. Las wydziela fitoncydy. Są to substancje, które zabijają wirusy. Decyzja, którą zrobił rząd, to jest tragedia. Możemy wchodzić do lasu, no właśnie, no co teraz? No nie możemy wchodzić. Nie. To należy, ja wiem, że rząd ma bardzo dziwnie inteligentnych inaczej doradców, ale co dajemy dzieciom, gdy są przeziębione? Syropu z pini. Pini, czyli zrywamy sosny, te małe czubki i bawimy i wrzucamy to do cukru, prawda? Ten syrop pini, on ma substancje zabójcze dla wirusów, grzybów i bakterii. Jeżeli idziesz do lasu, tam nie złapiesz choroby, bo wirusy zostaną zabite.
Decyzja o zamknięciu lasów jest makabrycznym ciosem w plecy zdrowotności społeczeństwa. No dobrze, no to oddech. Tu już niewiele możemy zrobić. A co z dietą? Co z dietą? I z tym, co możemy zjeść dobrego, czy przyjąć? Tak. Tłuszcze. Dieta, co najmniej dieta optymalna, a najlepiej dieta ketogeniczna. A więc tłuszcze, żółtka, boczek, słonina, masło, smalec, orzechy, majonez, oleje naturalne, najlepiej wyciskane przez nas w naszych maszynkach z orzechów lub z nasion. Musimy pamiętać o bakteriach, a więc wszelkiego rodzaju kolostra, narinę i inne bakterie z kiszonek uzyskiwane, bo to jest podstawa od zregenerowania biotomu. Do tego żywność, broń Boże, GMO. Unikamy węglowodanów. Węglowodany to zabójstwo. Uczą nasze dzieci piramidy żywienia, właściwie powinna to się nazywać piramida śmierci. Najwięcej każą jeść kasz, ryże i tym podobne. Zapomnieć o tym. Kasze, ryże, mąki, topinambur, bataty, ziemniaki, kluski, makarony, bułeczki, ciasteczka, pierożki, naleśniczki do lamusa. Można, jak jestem zdrowy, troszkę tego. Natomiast przede wszystkim tłuszcze, o których mówiłem. W tłuszczach są witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, a więc A, D3, E, K2, MK7. Są to witaminy niezbędne do tworzenia błon. Jak mówiliśmy, to jest rozdzielenie świata zewnętrznego i ekosystemu owiniętego skórą. Czym jest ograniczony ekosystem? Błonami fosfolipidowymi. Nazwa fosfolipid, lipidy ufosforylowane. Więc te lipidy musimy w dobrej jakości mieć. Wtedy jest dobra błona. Ale to w momencie, rozumiem, przed zakażeniem. Czy to może nas w jakiś sposób... A dlaczego w czasie zakażenia nie można... Też należy w czasie zakażenia o tym pamiętać. Dlaczego chcesz odżywiać człowieka chorego byle czym? Pamiętasz, kiedyś się mówiło żartem, kiedy chłop je kurę? Kiedy kura jest chora albo chłop jest chory? Rosół, tłusty rosołek. To było to, co przywraca zdrowie. Gorący, tłusty rosół. Skaczki najlepszy. Następna rzecz. Co dajemy z witamin? Witamina C, nieodzowna. Należy jeść dużo owoców, ale pełnych owoców. Nie tylko dusimy soki. To muszą być owoce pełne. Najlepiej zmiksować, jeżeli chcesz, w postaci papki. Jeżeli dzieci nie mogą łykać, mają problemy z łykaniem, więc można dać taką mamałygę zmiksowaną. Awokado, bardzo dużo witamin i tłuszczów. Poza tym, co możemy podać? DMSO. Zwróćmy uwagę. Media mówią, że ktoś tam zmarł, dostając DMSO. Zwróćmy uwagę, co to jest DMSO. Jest to substancja, którą używamy do konserwowania narządów do przeszczepu. A więc najwyższa jakość utrzymania w wysokim stanie zdrowia tkanki do przeszczepu. 10% DMSO. Natomiast bardzo często podaje się dożylnie kroplówkę 6% DMSO, dimetylosulfotlenek. To można powiedzieć odpad przy produkcji papieru, a ja bym to nazwał krew roślin. To jest właśnie DMSO. Można to pić, można się smarować, ale smarować 50%, 30%, najlepiej z aloesem, w zależności, jeżeli masz zmiany skórne. Natomiast to jest także cudowna substancja przywracająca zdrowie, oczyszczająca komórki z toksyn. Czyli bo twoja słabość odporności, nasza słabość odporności bierze się stąd, że przez wiele lat wstrzykiwano w nas rtęć i aluminium, formaldehyd, alkohol benzylowy, polisorbat 80 i inne toksyny. Oprócz tego jadłeś glifosat, jadłeś różne pestycydy, herbicydy, fungicydy z żywnością, bo nikt nie patrzy na jakość żywności, tylko jak najtaniej, żeby było wyprodukowane, prawda? Za kilogram mięsa ekologicznego w Niemczech, właśnie moi pacjenci mówili, musieli zapłacić 80 euro. A ile polski rolnik dostaje za żywność, która mieści się w kategoriach żywności zdrowej? 5 złotych? Zobacz, jak się niszczy polskie rolnictwo.
A patrząc w przyszłość, muszę zadać to pytanie, jak długo Pana zdaniem to potrwa? Moim zdaniem, ile to potrwa? A może nawet rok i dwa, bo to nie chodzi, ta epidemia jest śmieszna. Można spojrzeć na lekarzy niemieckich, którzy prowadzili badania od 20 lat. Ile jakiego wirusa znajduje się w infekcjach wiosenno-jesiennych? Koronawirusa było zawsze co najmniej 7%. On jest z nami od 20 lat. Testy, które zakupiono, 1 000 000 sztuk, jakieś 500 zł za sztukę, czyli około 500 milionów, prawda? Pokazują koronawirusa, nie pokazują jakiego. I co, przepraszam, przeciwciało pokazują. Przeciwciało to ja mogę mieć niekoniecznie chorując. Wiele chorób omija nas, bo nasz organizm nie musi chorować, żeby wytworzyć przeciwciała. A testy wychwytują, badają, ile mamy przeciwciał na koronawirusa. Przeciwciał. Nie badają wirusa. Wirusa może nie być. Badamy przeciwciała. Czy takie testy są wiarygodne? Nie. To tak jakbyś chciał sprawdzić, badając przeciwciała na WZW, stwierdzasz, że trzeba kogoś internować, bowiem ten człowiek ma żółtaczkę zakaźną. Nie. Będąc zaszczepionym albo niekoniecznie zaszczepionym, mając w środowisku wirusa żółtaczki zakaźnej, możesz nabrać odporności. Niekoniecznie chorując, masz przeciwciała, jesteś zabezpieczony. A test pokazuje, ten test, co obecnie robisz, pokazuje, że ty jesteś do internowania. Ty nie jesteś do internowania, ty masz odporność. Bardzo dziękuję doktorowi. Obyśmy zdrowi byli. Ale najważniejsza jeszcze rzecz, witamina C. Nie bójmy się witaminy C. Można ją brać łyżeczkę co 2 godziny, łyżeczkę co godzinę. Jeżeli mamy problem zdrowotny, jeżeli czujemy coś w kościach, ważne, gorączka, zadbajmy o gorączkę. Nie ma gorączki, to znaczy, że z odpornością jest coś nie tak, że wcześniejsze procedury medyczne zniszczyły nam prawidłową odpowiedź immunologiczną, więc stawiamy bańki. Bańka to jest doprowadzenie krwi ze wszystkimi patogenami, które zawsze ewentualnie znajdują się we krwi, do skóry. W skórze są komórki bardzo wrażliwe, dendrytyczne, których nikt nie przechytrzy. Są to komórki, które uniemożliwiają przeszczep skóry człowieka do człowieka. Skórę możesz przeszczepić tylko sam od siebie. A więc jeżeli stawiasz bańki, to uruchamiasz najbardziej wrażliwy mechanizm immunologiczny. Jeżeli wtedy wystąpi gorączka, to dajesz dużo picia, herbatę z cytryną, mleko z miodem i z czosnkiem i człowiek ma czapkę na głowę, poduszkę, kołdrę i ma się wypocić. I to jest leczenie, bowiem dopiero powyżej 38 stopni produkuje się interferon. Więc zbijanie temperatury 37 i niżej, czy 38, to trzeba być, powiedzmy, trochę niewyedukowanym albo zapomnieć, być wtórnym analfabetą, jeśli chodzi o fizjologię. To trzeba podbijać temperaturę. Cieszyć się, że udało się podbić temperaturę. Jeżeli dociągniesz do 40 stopni dzień, góra 2 jest po chorobie. Nie ma choroby nie do przezwyciężenia. Tylko musi być gorączka. Jeszcze raz dziękuję. Oby nam się te porady nie przydały niestety. Oby nam się nie przydały. Więc idziemy na spacer. Kąpiele słoneczne. Zobaczcie, ile jest słońca. Takie słońce, czyste niebo. Wykorzystajmy to, żeby twarz uzyskała słońce. Między 11 a 13 wychodźmy na słońce. To poprawia odporność, poprawia nastrój. Wielu ludzi już mówi, że zaczyna bzikować od siedzenia w murach, że już depresję dostają. Więc wyjdźcie na balkon.